Królowa Jadwiga, nasza święta córka Ludwika Węgierskiego, władcy, także władcy Polski. Wspaniała święta krakowska. Kiedy my będziemy pracować nad nową ordynacją wyborczą, bo ta nowa ordynacja jest potrzebna, to będzie tam między innymi cały czas wprowadzić pakiet spraw regulujących przedstawicielstwo Polaków zamieszkałych za granicą. O jednej sprawie mówiłem. Kwestia ta, żeby samo obywatelstwo wystarczało, a nie tylko ważny paszport. Druga sprawa, żeby rzeczywiście mógł zostać zrealizowany taki postulat, tak jakby odrębnego okręgu dla Polaków zamieszkałych za granicą. To jest całkowicie racjonalny postulat, nie ma powodu, żeby coś takiego nie miało miejsca. Natomiast tam drugie jeszcze pytanie było w takiej formie, dlaczego PiS? Nie chcę odpowiedzieć, że to jest Polonia. No chcę na razie odpowiedzieć. Mam wrażenie, że PiS nie ma nic przeciwko temu, tylko ordynacja wyborcza nie zezwala, oczekując od kandydatów, że będą zamieszkali na terenie Polski. To jest cały ambaras, jaki tutaj widzę. No, w sposób oczywisty, gdyby taki kandydat, że tak powiem, polonijny, ale mający adres zamieszkania na terenie Polski przy tej obecnej ordynacji był przedstawiony, to rozumiem, że zyskał tutaj zgodne i szerokie poparcie zapewne. No. Na razie jest taka ordynacja, jaka jest. I w ramach tej ordynacji się poruszamy. Mogą się nam zapisy, bo niektóre jej nie podobają, się nie podobają, dlatego mówimy, co należy zmienić. Natomiast takie jest prawo, w ramach którego się poruszamy. Akt wyborczy jest jednym, to głosowanie, przygotowanie do wyborów, to jest jeden z takich momentów w dziejach narodu powtarzających się co parę lat, kiedy poddajemy się rządom prawa, nie wyrywamy sobie władzy w krwawych starciach na ulicach, tylko decyduje kartka wyborcza, wola narodu, więc dlatego poddajemy się prawu, żeby zrobić to porządnie. Dlatego patrzymy uważnie na ręce tym, którzy mogliby to zakłócić, na przykład chcieliby coś fałszować. Dlatego pilnujemy jako mężowie zaufania czy członkowie komisji, jak te wybory przebiegają, czy uczciwie. Temu służą te wybory, żebyśmy w sposób godny i zgodny z prawem wybrali swoich przedstawicieli. I niech tak pozostanie. Natomiast po wyborach przyjdzie czas, żeby tą ordynację zmienić w kierunku takim, jak tutaj był postulowany. Tylko że będzie pewien problem, który Państwo musicie także rozważyć i się nad nim zastanowić. Bo na szczęście to, o czym mówił Pan Marcin Bogulski, związane z domicylem, zostało już uchylone. Ale jest inny problem. Mianowicie, no przecież to zrobić jeden okręg wyborczy dla całej Polonii na świecie, czyli to będzie jeden przedstawiciel Polonii w Sejmie tylko, to wydaje się, że to jest nieroztropne. Raczej należałoby dokonać mniej więcej obliczenia obywateli polskich mieszkających na stałe za granicą i wyznaczyć okręgi wyborcze zagraniczne, tak jak są okręgi wyborcze krajowe, chociaż mamy świadomość, że mimo iż w Stanach Zjednoczonych mieszka no, przynajmniej kilka milionów obywateli polskich, no to głosuje kilkanaście tysięcy. Czyli krótko mówiąc, ten postulat, o którym Państwo mówicie, z jednej strony na nas, na Sejm, i my to zrobimy, będziemy do tego dążyć, nakłada obowiązek takiej zmiany ordynacji wyborczej, żeby mógł być poseł polonijny, ale na Państwa nakłada taki obowiązek, żeby głosowało jak najwięcej osób. Prawda? Żeby ta aktywność obywatelska w Polonii przekraczała to, co i tak jest wspaniałe tutaj w Chicago, no ale nadal bardzo, bardzo ograniczone. Słuchajcie, mówiąc wprost, to sobie trzeba jasno powiedzieć. My wiemy, dlaczego tak jest. No przecież gdyby głosowała cała Polonia, nigdy pan Donald Tusk nie byłby premierem. No to nie ma żadnego cienia.
dokumentu, albo żebyście się kłócili z sobą, albo żebyście nie chcieli i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A więc ten postulat traktujemy bardzo serio, ale ze świadomością, że on musi, jemu musi towarzyszyć zmiana obecności Polaków mieszkających za granicą, tak by tworzyli wraz z tymi, którzy mieszkają na terenie państwa polskiego, jeden organizm narodowy, żeby byli na trwałe częścią narodu polskiego i chcą to go zmieniać i odbudowywać. Osoba, która musi wyjechać, to jest Ford Transit X64-31-36 i drugi samochód Lexus Fredek 7. Bardzo proszę o przesunięcie tych samochodów. To jest pytanie do pana ministra. Na wstępie jestem pełen podziwu dla pańskiej odwagi osobistej. Chciałbym zapytać, czy jest możliwa w Polsce normalność w życiu codziennym bez lustracji. Drugie pytanie, gdzie są umieszczone serwery najbliższych wyborów, które zlicza głosy 25 października, które zliczają głosy 25 października? Ta osoba, która zadaje to pytanie, odwołuje się do raportu jednego z naszych współpracowników, którego obaj z panem Martynem Wulskim świetnie pamiętamy, pana profesora Jerzego Urbanowicza, bo to on w takim bardzo znanym raporcie sprzed kilku lat napisał, iż poprzednie wybory były w dużym stopniu mogły być kontrolowane przez serwery rosyjskie. I rzeczywiście była to prawda diagnoza. Od tego czasu dzięki niemu w dużym stopniu, jak państwo wiecie, a on w tajemniczych okolicznościach 3 tygodnie po opublikowaniu tego raportu zmarł. A leżąc na korytarzu z zawałem serca, na korytarzu szpitala MSW, jednego z takich największych, najlepszych szpitali w Warszawie, gdzie wydawało mi się opieka powinna być nieprawdopodobnie skrupulatna i zwłaszcza w wypadku profesora Urbanowicza, człowieka, który zajmował wiele ważnych stanowisk w życiu publicznym, powinna utować tymczasem pozwolono mu umrzeć na łóżku z zawałem serca i rozpaczającą i domagającą się pomocy u lekarzy żoną, która biegała od jednego gabinetu do drugiego, żeby się nim zajęto. Otóż od tego czasu wiele się zmieniło i dzięki niemu wiele się w tej sprawie zmieniło. Powstał naprawdę dobrze zorganizowany ruch kontroli wyborów. Powstały struktury, które w istocie teraz są w stanie podać z dokładnością olbrzymią, naprawdę olbrzymią wyniki wyborów już mniej więcej 3-4 godziny po zakończeniu głosowania. Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości dysponuje danymi, które później po opublikowaniu danych przez Komisję Państwową się potwierdzają. Okazuje się, że nasze dane są bardzo, bardzo dobre. Mówię o ostatnich wyborach prezydenckich. Bardzo dużą dokładnością nasze struktury nadzorowały i sprawdziły, zweryfikowały przebieg procesu wyborczego. Dotyczy to także kontroli nad działaniami elektronicznymi, ale w tych wyborach, które będą, to ogłoszono przedwczoraj, jak państwo wiecie, ogłosiła Państwowa Komisja Wyborcza, że nie będzie używała sprzętu komputerowego, że wszystko będzie się dokonywało ręcznie. Taka jest decyzja Państwowej Komisji Wyborczej. To oczywiście nakłada na nas olbrzymie dodatkowe obowiązki, bo to oznacza, że trzeba dopilnować każdej komisji. A komisja zwykle jest przeznaczona na około 3 tysiące obywateli głosujących, 3 tysiące uprawnionych do głosowania. Więc możecie sobie policzyć państwo, jak to jest
dużo i jak wiele to wysiłku będzie wymagało, ale jesteśmy na nie gotowi. Jesteśmy na nie przygotowani. Więc tym razem program serwerów nie będzie przedłużony. Czy są jakieś zmiany w kontroli, żeby wybory nie były fałszowane? No ale to pan minister już odpowiedział. Czy zastanawiali się panowie nad możliwością negocjacji ze strony amerykańskiej w sprawie ubezpieczeń zdrowotnych naszych rodaków? Chodzi o Medicare, czyli ZUS amerykański, które mogłoby płacić za usługi zdrowotne w Polsce. Czyli rozumiem, że ktoś zadaje pytanie, że ktoś przenosi się do Polski i czy w wieku emerytalnym i czy może korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego? Myślę, że tutaj zamiar jest dalej idący, żeby po prostu wprowadzić Medicare do Polski, prawda? Myślę, że taki jest zamiar. Taki? Taka jest intencja, tak? A powiem uczciwie, że nie mam dosyć wiedzy, żeby odpowiedzieć, czy to w ogóle jest możliwe. I mam też wrażenie, że problem Polski z ubezpieczeniami i służbą zdrowia nie polega na niewydolności ze strony polskich lekarzy, a tylko polega na rozgrabianiu dużej części składek w ramach procesu, nazwijmy go, urzędniczego. Proszę Państwa, w ciągu ostatnich 8 lat z 34 miliardów złotych wydawanych rocznie na służbę zdrowia, wydatki wzrosły do 84 miliardów rocznie. Rocznie wydajemy poprzez, tak powiem, składkę, nie z budżetu, ale właśnie poprzez składkę zdrowotną, 84 miliardy. Podwoiła się liczba pieniędzy na to wydawanych. I więcej niż dwukrotnie pogorszyła się obsługa służby zdrowia. Ci ludzie, w szpitalach jest mniej pieniędzy i jest gorsza obsługa chorego niż była 8 lat temu. No ta tajemnica może mieć tylko jedną odpowiedź. To jest odpowiedź związana z tym, co znamy z sobie, z przyjaciół, po prostu z rozpadem państwa i korupcją, która ogarnia już naprawdę coraz większe grona. Trzeba przywrócić minimum kontroli nad pieniędzmi przeznaczonymi na służbę zdrowia. Dlatego właśnie jednym z naczelnych zadań wyznaczonych przez Prawo i Sprawiedliwość, jeśli chodzi o służbę zdrowia, jest przywrócenie kontroli państwa nad wydawaniem pieniędzy służby zdrowia. Ten Narodowy Fundusz Zdrowia, który dzisiaj bez żadnej kontroli w istocie tymi pieniędzmi obraca, zostanie zlikwidowany, a wydatkowanie tych pieniędzy zostanie podporządkowane bezpośrednio konstytucyjnie odpowiedzialnemu przed obywatelami ministrowi zdrowia. I będziemy pilnowali każdej złotówki dostawanej i wydawanej na zdrowie obywateli. Nie sądzę, żeby Medicare tutaj coś, że tak powiem, w tej materii nam rozwiązał. Nie, tu leży problem. Problem leży w nieuczciwości, z którą się w Polsce niestety ciągle spotykamy. I to trzeba przede wszystkim naprawić. Informacje na temat zapewnienia bezpieczeństwa osoby prezydenta RP w obecnym czasie. Jakim samolotem w obecnym czasie lata pan prezydent Andrzej Duda? Drugie pytanie związane z prezydentem. Czy miejsce przy stoliku, nie mogę przeczytać, pana prezydenta Andrzeja Dudy w ONZ-cie powoduje jakieś zobowiązania dla Polski? Nie, to miejsce nie powoduje żadnych zobowiązań ze strony Polski, bo rozumiem, że o to się ktoś pyta. Pan prezydent nie zaciągnął tam żadnych zobowiązań. To raczej pan prezydent Obama zaciągnął przez całą opinią publiczną i polską, i światową. A pewnego rodzaju zobowiązanie, pokazując Putinowi, którego też posadził, tylko dużo dalej, przy tym
stoliku, pokazując Putinowi, kto jest dzisiaj w Europie głównym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Pokazując mu, że nie są to Francuzi, że nie są to, Niemcy, że są to Polacy. Zresztą zgodnie z rzeczywistym obrazem świata. Nie ma możliwości, tylko Polska dzisiaj jest tym państwem, który najbardziej jest zainteresowany i wyraża to zainteresowanie sojuszem ze Stanami Zjednoczonymi. A więc zobowiązanie takie prestiżowe, takie, tak powiem, propagandowe, takie dyplomatyczne zaciągnął pan prezydent Obama, ale my to tego zobowiązania, jego dotrzymania na pewno dopilnujemy. Natomiast co do pierwszego pytania dotyczącego bezpieczeństwa pana prezydenta Andrzeja Dudy. Proszę państwa, w tej sprawie wypowiadali się fachowcy, byli szefowie służb, Biura Ochrony Rządu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, stwierdzali, co zresztą znajduje wyraz także w programie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości, że stan tych służb wymaga audytu po pierwsze, to znaczy wymaga przeglądu kadr i procedur. W służbach przez te 8 lat stało się wiele złego. Rozważanie szczegółów w tak szerokim gronie nie wydaje się właściwe. Zadowolę się ogólną oceną, że ta sprawa wymaga wyczyszczenia. Wymaga także odtworzenia systemu kontroli nad służbami specjalnymi. Co się działo ze służbami specjalnymi w ostatnich latach, to dobrze pokazuje afera taśmowa, w jakim to było stanie. Jeżeli najważniejsze osoby w państwie są podsłuchiwane bez żadnej wiedzy na ten temat, po jakichś restauracjach, kawiarniach, które nie chcą być w knajpach, to takie eleganckie lokale, to znaczy, że źle się dzieje w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie. Te służby muszą zostać znowu poddane twardej cywilnej kontroli. Musi znowu wrócić do swoich uprawnień minister koordynator do spraw specjalnych. Specjalny konstytucyjny minister, który ponosi odpowiedzialność przed premierem, przed prezydentem i przed parlamentem. Bez tego nie można sobie wyobrazić, że te służby znowu wrócą do swoich funkcji niezbędnych, żeby państwo mogło bezpiecznie funkcjonować. I żeby także najważniejsze osoby w państwie, w tym przede wszystkim prezydent, mogły czuć się na każdym etapie swojej pracy bezpieczne. Bezpieczne także kontrwywiadowczo, to znaczy, że ich korespondencja, ich rozmowy są tak dla uszu niepowołanych i oczu niepowołanych niedostępne. Tylko dla tych, którzy tego naprawdę potrzebują. To trzeba po prostu zrobić, to jest do zadania do wykonania jak najszybciej. Przez nowy rząd oczywiście. Na tej kartce było jeszcze pytanie, jakimi samolotami lata pan prezydent. Pan prezydent lata Embraerami, które są wynajmowane od lotu. I to jest oczywiście aberracja. To jest oczywiście pan prezydent powinien dysponować własną flotylą samolotów, przynajmniej 2-3 samolotami, które będą wyposażone zarówno w centrum łączności, pozwalające mu być w bezpośrednim kontakcie z rządem polskim, jak i podstawowe mechanizmy obronne, tak jak zresztą było to planowane wtedy, kiedy był remontowany Tu-154, kiedy domagano się ze strony obozu prezydenckiego, żeby był ten samolot wyposażony w systemy pozwalające mu bronić się przed atakiem. Ówczesne Ministerstwo Obrony Narodowej, pan minister Klich wprost odrzucił ten postulat, wprost powiedział, że na to się nie zgadza. Ale jest problem ważniejszy, który trzeba powiedzieć, pan Marcin Kukulski jest współautorem z innymi jeszcze naszymi kolegami tego, o czym teraz będę mówił, więc ja w jego imieniu to powiem, ponieważ sam jest na to zbyt skromny. Otóż musicie państwo zdawać sobie sprawę, że Polska jest pewnego rodzaju fenomenem. To jest spuścizna okresu komunistycznego, jeśli chodzi o strukturę bezpieczeństwa prezydenta Rzeczypospolitej. Takiej konstrukcji nie było.
była funkcja Rady Państwa. Rada Państwa była traktowana jako instytucja nieważna, w związku z tym jej ochroną zajmowała się służba, która chroniła instytucję ważną, czyli rząd. Stąd nazwa ochrony zespołu chroniącego prezydenta jest Biuro Ochrony Rządu, bo głównym zadaniem tej służby jest ochrona rządu, a nie prezydenta. Co więcej, to nie prezydent decyduje w polskim systemie prawa. Naprawdę, wiem, że to trudno jest to uwierzyć, ale na słowo wam daję, tak właśnie jest. To nie prezydent decyduje o to, jakim samochodem jeździ, jakim samolotem leci, kto go chroni, jakie zadania wypełnia, tylko minister spraw wewnętrznych podległy premierowi. Do tego stopnia, że to on może wymienić w każdym momencie ochroniarzy prezydenta, nie pytają od prezydenta o zdanie. A do tego stopnia, że on może zmienić prezydentowi samochody, on może mu zmienić samochody, albo nie dać mu samolotu. No dlatego były te wszystkie historie z panem prezydentem możliwe, z panem prezydentem Kaczyńskim, realizowane przez rząd pana Donalda Tuska, że ustawa nadaje wszystkie uprawnienia dotyczące Biura Ochrony Rządu chroniącego prezydenta ministrowi spraw wewnętrznych i prezydentowi. Musi być zmiana tej sytuacji. Prezydent musi dysponować własną ochroną. Chcę, żebyście państwo dobrze wiedzieli. Prezydent Rzeczypospolitej nie dysponuje dzisiaj własną ochroną. Ochronę prezydentowi załatwia rząd. I jeżeli to jest rząd, który jest uczciwym rządem, no to powiedzmy sobie, też tak nie powinno być, ale nie ma z tego, że tak powiem, jakichś złych konsekwencji. Chociaż też tak nie powinien być, bo prezydent powinien mieć własne możliwości. No, ale jeżeli jest rząd Platformy Obywatelskiej, no to często on jest nastawiony na to, żeby utrudniać tę ochronę. I tak było wtedy, kiedy działał pan Donald Tusk i kiedy oni o tym decydowali. Do dzisiaj są z tym olbrzymie kłopoty. Prezydent musi mieć własną instytucję chroniącą jego bezpieczeństwa. To jest zasadnicza zmiana, bez której ciągle będziemy pod znakiem zapytania mieli problem bezpieczeństwa pana prezydenta. Sikorski ordynarnie pana atakuje, panie pośle. Czy zamierza pan coś z tym wulgarnymi oszczerstwami zrobić? Czy w konsulacie RP w Chicago nadal będzie emitowany program TVN-u? A proszę państwa, to drugie pytanie jest naprawdę dobre i ja je kieruję do pana Marcina Gugulskiego, który mam nadzieję będzie członkiem Komisji Polonii i mam nadzieję, że takich konsulów, którzy działają w opinii Polonii ze szkodą dla Polski, Komisja Polonii nie będzie zatwierdzała po prostu najnormalniej w świecie. Będziemy te sprawy badać i opiniować takie przypadki negatywnie, jeżeli fakty się potwierdzą. To jest bardzo oczywiste. Jeżeli zaś chodzi o pana Sikorskiego, proszę państwa, jemu już naprawdę w życiu tylko ta bezsilna wściekłość pozostała. Już wszystko stracił, we wszystkim się skompromitował. No pozwólmy mu się wściekać. Czy nowy rząd planuje co nowy rząd planuje zrobić dla młodych, którzy chcą wrócić do ojczyzny? Zaraz.
Było, co nowy rząd planuje zrobić dla młodych, którzy chcą wrócić do ojczyzny? A druga, pan Marcin, który jest młody, odpowie co dla młodych, a ja jestem od niego o wiele lat starszy, odpowiem co dla starszych. Rządu do władzy. Więc rozdzielmy dwie rzeczy. Po pierwsze,
Pytanie dlaczego? To pani powiem uczciwie, że ja mam olbrzymie trudności we wchodzenie w psychikę takich ludzi jak Sikorski, Marcinkiewicz. Ja ich nie rozumiem. No moje trasy jak Tusk, ja ich po prostu nie rozumiem. Ja nie wiem, dlaczego oni to robili. Mogę oczywiście powiedzieć, że robili dlatego, bo są złymi ludźmi. Ale nie rozumiem do końca, dlaczego. Być może stoją za tym jakieś jeszcze dodatkowe interesy i układy. Będziemy to sprawdzali. Ale ważniejsze jest, żeby jak najszybciej to zmienić. I to zobowiązanie zostało przyjęte, to zostanie zrealizowane najszybciej, jak to jest możliwe, po utworzeniu nowego rządu. I pytanie do pana Marcina. Jeżeli dostanie pan mandat posła, to jaką rolę chciałby pan odegrać w przyszłym parlamencie? Jakimi sprawami chciałby się pan zajmować? Jakie problemy rozwiązywać i czy widzi pan siebie w przyszłym rządzie? Jakie są szanse, to jest drugie pytanie, ale od razu przeczytam, że powstanie w Warszawie pomnik upamiętniający cud nad Wisłą w postaci łuku triumfalnego? Proszę Państwa, odpowiedź na pytanie, jaką rolę dla siebie widzi przyszły poseł, zwykle wyraża się przez powiedzenie, w jakich komisjach chciałbym pracować, bo tam się wykonuje największą część pracy, pomijając to, co jest, się robi w kontakcie z wyborcami poprzez pisanie interpelacji, pism interwencyjnych i załatwianie tego typu spraw. Otóż ja przygotowałem sobie taki wykaz komisji, którego w pewnej kolejności, ważności, do których chciałbym się zgłosić. Ale oczywiście, jaka będzie decyzja kierownictwa klubu w przyszłości, tego to ja nie wiem. Natomiast widziałbym to tak. Komisja łączności z Polakami za granicą, komisja dotycząca spraw bezpieczeństwa, no, w pierwszej kolejności komisja do spraw służb specjalnych, i jako rezerwowe Komisja Edukacji, ewentualnie Komisja Środków Przekazu i Kultury, no bo do tego mam fachowe przygotowanie. Natomiast oczywiście będę się uchylał i migał przed pracą w komisjach dotyczących tego, na czym się nie znam z powodów profesjonalnych, bo to nie jest czas na naukę, jak przyjdzie do Sejmu, tylko na pracę. I po prostu należy się zajmować tym, na czym się człowiek zna, a nie tym, czegoś by się dopiero miał uczyć. No i to tyle w tej sprawie. Jeśli chodzi natomiast drugie pytanie o pracę dla rządu. Proszę Państwa, ja dla rządu pracowałem na bardzo różnych, jak mówi się, stanowiskach, bo dość wcześnie byłem rzecznikiem rządu i tak jak się podsekretarzem stanu, czyli wiceministrem, a potem pracowałem dla rządu polskiego na takim najniższym podłogowym, jak się wiem, blisko podłogi stanowisku w służbie kontrwywiadu wojskowego. To jest taka funkcja, nazywa się bardzo ładnie, nazywa się starszy inspektor. No nie ze względu na wiek, tylko no wiadomo, jeden jest inspektor, drugi jest starszy inspektor. Ja byłem starszy inspektor i po pewnym czasie pracy w tej służbie, najpierw u kolegów, a potem także u niektórych przełożonych, którzy się o tym dowiedzieli, zyskałem w sobie przyzwisko strasznego inspektora. Jestem z tego bardzo dumny. Natomiast to jedna kwestia, tak? W tym pytaniu ostatnim. Proszę Państwa, no jest kilka projektów, można powiedzieć, trzy projekty zostały publicznie zgłoszone, tego łuku triumfalnego upamiętniającego zwycięstwo Polski w wojnie z nawałą bolszewicką w roku 1920. Najgłośniejszy i najbardziej znany, tak jak powiedziałbym, najbardziej może porywający wyobraźnię jest ten projekt zgłoszony przez pana Janka Pietrzaka. No i to jest, tak po prawdę powiedziawszy, jest to wyłącznie kwestia zgromadzenia funduszy na jego realizację, bo ja myślę, że po tej zmianie, jaka zajdzie w tych wyborach, wola patriotycznej większości Polaków będzie tak wyraźna, żeby to powstało, że wszystkie przeszkody przełamiemy, że wreszcie Warszawa upamiętniła to swoje największe w XX wieku i największe od kilku stuleci, praktycznie od Wiednia, największe polskie zwycięstwo militarne i jakże ważne także dla innych krajów, dla całej Europy, a może i dla świata całego. Zwycięstwo, które na 20 lat zatrzymało bolszewizm na granicach Polski, pozwoliło funkcjonować niepodległym państwom Litwie, Łotwie, Estonii, całemu temu obozowi państw środkowoeuropejskich, które
wspominał w swoim inauguracyjnym przemówieniu pan prezydent Duda, co tutaj przypomniał także pan minister Antoni Macierewicz. To jest oś naszej polskiej siły. Te wszystkie państwa, któreśmy kiedyś także wspólnie z ich przedstawicielami Węgrzy na amunicji dostarczyli. Tak jest, to nie było zwycięstwo tylko Polski, choć dokonało się trudem polskiego głównie żołnierza. Także to trzeba upamiętnić, bo my mamy piękną, wspaniałą historię, obfitującą we wspaniałe karty. Nam się czasem mówi, że mamy czegoś tam wstydzić. Nie, odrzucamy to. My mamy być z naszej historii dumni, ona ma być dla nas wskazówką, pokazywać nam, o jakie cele bić się warto. A warto bić się o zwycięstwo. To jest cel, że na tym biegącie są kobiety polskie. Piękne przemówienie, ja się zgadzam zarówno z jego formą, jak i treścią, które zgłosił przed chwilą Marcin Tobulski, ale jeżeli chodzi o sprawę upamiętnienia roku 20, to pozwólcie, że przedstawię odrobinę odmienne zdanie, tylko odrobinę. Bo jak rzeczywiście tak jest, tak jak powiedział Marcin Tobulski, są trzy projekty. I oczywiście każdy z nich zasługuje na realizację. Mówię to zupełnie serio. Być może nie trzeba nam z nimi wybierać, można zrealizować wszystkie, ponieważ przynajmniej dwa z nich mają różne konsekwencje i różne funkcje, ale nie są sprzeczne, mogą być jeden i drugi. Myślę o projekcie Jana Pruszaka, który jest wspaniały i który, jak Państwo wiecie, jest niezwykły zupełnie, jedyny taki, chyba nawet nie w Europie, ale na świecie, być może poza Londynem i Mostem Tower. Dlatego, bo zakłada, że to będzie łuk triumfalny przerzucony nad Wisłą. To na tym polega. On jest nieprawdopodobny. To wspaniały projekt, rzeczywiście. Łuk triumfalny przerzucony nad Wisłą, gdzie będzie w środku i muzeum wojny bolszewickiej i tarasy widokowe i restauracje, etc., etc. i kina, to naprawdę jest wspaniały pomnik, dlatego to jest pomnik, który Wisła będzie, że tak powiem, wpływała